Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Dziękuję, że poświęcacie swój czas na to, żeby obejrzeć mój filmik i jeszcze go skomentować. Dzięki serdeczne. Dziś zagadka. Posłuchaj i spróbuj odgadnąć, o czym będzie dzisiaj mowa. Ja rozjaśniam najciemniejszą noc. Jestem, choć mnie nie widać. Jeśli mnie posiadasz, masz bardzo wiele. Jeśli mnie nie masz, tracisz prawie wszystko. Wiesz, co to takiego? Super! Nie wiesz? To jeden z trzech darów łagodzących trudy naszego życia. To nadzieja. O pozostałych dwóch opowiem Ci w następnych filmikach. Kiedy mamy nadzieję? Nadzieja, jak podaje Wikipedia, to życzenie zaistnienia określonego stanu rzeczy i niepewność, że tak się stanie. Każdy ma nadzieję. Czy zawsze oznacza ona to samo? Gdy kobieta jest przy nadziei i spodziewa się dziecka, całe 9 miesięcy ma nadzieję, że urodzi się zdrowe. Czasami życie pisze jednak okrutne scenariusze i coś idzie nie tak. Rodzi się wcześniak, albo dziecko z jakąś wadą i lekarze albo dają nadzieję, albo mówią, że nie ma żadnej nadziei. Co robią wtedy rodzice? Zawsze do końca mają wielką nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Wyrażają w ten sposób nie tylko wielkie pragnienie, ale i realne szanse na sukces. Pojęcie nadziei traci natomiast sens przy wartościach skrajnych, dotyczących prawdopodobieństwa sukcesu. Jeśli mamy ogromną nadzieję, odczuwamy pozytywne emocje, radość, ekscytację, szczęście. Gdy nadzieja jest bliska zeru, powoli uchodzi z nas nadzieja, gaśnie światełko tunelu i zaczynamy myśleć negatywnie. Przecież nadzieja podobno umiera ostatnio. Wiem, każdy ma w życiu takie momenty, kiedy ma wszystkiego dość, nie ma już siły walczyć, a nawet pojawiają się w jego głowie różne myśli. Najchętniej schowałby się w jakimś cichym miejscu, żeby choć przez chwilę odciąć się od świata i nie myśleć o niczym. Co wtedy? Po pierwsze, musisz uwierzyć, że ten stan jest stanem przejściowym i że z czasem ta sytuacja wyda ci się śmieszna. Po drugie, jeśli myślisz, że to, w czym tkwisz, jest konsekwencją Twoich błędów i że tak będzie już zawsze, musisz zrozumieć i uwierzyć, że to nieprawda. Nawet jeśli zawaliłeś sprawę na wszystkich frontach, zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji. Poza tym, to, że coś zawaliłeś, nie oznacza, że jesteś beznadziejny, tylko że nie dałeś sobie rady z tym konkretnym zadaniem. Ale za to jesteś mistrzem w czymś innym. Zawsze miej nadzieję, że będzie lepiej. Zawsze przecież można też coś poprawić i nigdy się nie poddawaj. Osiągnąłeś dno? To świetnie, bo możesz się teraz od niego odbić i zacząć wszystko od nowa. Nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów. I nawet gdybyś został potępiony przez całe społeczeństwo i było o tobie głośno w mediach, to też będzie tylko stan przejściowy, bo nikt przecież nie będzie się tobą zajmował bez przerwy. Za chwilę wydarzy się nowa afera i wszyscy o tobie zapomną. Zawsze miej nadzieję na lepsze jutro. Ja zwykłam powtarzać, że po burzy słońce świeci, a po nocy dzień nastaje. Zawsze tak jest. Jeśli budzisz się rano z ufnością dziecka, czekasz na to, co nowego ci się przydarzy, to podświadomie masz nadzieję na to, że wydarzy się coś fantastycznego. Bez nadziei nie miałbyś nawet motywacji, żeby wstać z łóżka. Czym jeszcze jest nadzieja? Niektórzy mówią, że matką głupich. Czy na pewno? Powiedz to choremu na raka, który ma jednak nadzieję na wyzdrowienie. Bo nie chodzi tu przecież o to, że głupim jest ten, kto ma nadzieję, tylko że może warto jeszcze czasem wykonywać pewne działania, gdyż sama wiara, że będzie dobrze, może po prostu nie wystarczyć. Nigdy nie pozwól sobie, aby nie mieć nadziei. Ona powinna być motorem Twojego działania, gdy wszystko inne zawiedzie. To właśnie ona pomaga formułować i osiągać ogromne cele, pobudza do działania i pomaga pokonywać wielkie przeszkody. Cyceron powiedział, dopóki jest życie, dopóty jest i nadzieja. Bo nadzieja to cud samonapędzającego się koła. Gdy masz nadzieję, czujesz się lepiej i masz więcej energii. A gdy masz jej więcej, czujesz się jeszcze lepiej i masz jeszcze więcej energii. Nadzieję trzeba wzbudzać sobie, pielęgnować ją i pozwalać jej wzrastać. Żeby ją w sobie wzbudzić, idź na przykład do kina na komedię, albo porozmawiaj z przyjacielem, albo posłuchaj historii, która dobrze się kończy. Lubisz muzykę? Posłuchaj muzyki. Zrób coś pozytywnego dla innych. I najważniejsze, przekazuj swoim dzieciom informację, że zawsze trzeba wierzyć i do końca mieć nadzieję. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia w kolejną środę.